studiu Radia Gdańsk ten niezwykły, andrzejkowy, właściwie już można powiedzieć wieczór, choć jeszcze pora nie zbyt wieczorowa, 16:11, a ja tu mam dwóch panów i żadnego Andrzeja. Przy mikrofonie Łukasz Juśko. Bartosz Świątek. Łukasz Juśko, Bartosz Świątek, instrumentaliści, którzy nagrywają w studiu Radia Gdańsk. Łukasz był już moim gościem w związku z płytą Sextans. I to było w zeszłym roku, jak ustaliliśmy. Łukasz jest bardzo zdolnym saksofonistą. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, a ufam, że moi słuchacze wiedzą o tym bardzo dobrze. No i mili panowie, co was tutaj sprowadziło do radiowego studia i do nagraniowego studia Radia Gdańsk? Jazz. Jazz, właśnie. Taka notka. Ja dostałam taką notkę, Łukaszu drogi. Tak. I między innymi jest tutaj, muszę to znaleźć, bo to wiesz, komputer już tutaj otwarty na szczęście. Powiedziałaś coś takiego. Każdy ma w swoim sercu coś dla siebie i moja muzyka jest środkiem wyrazu tego, co noszę w sobie, co czuję i jak to czuję. Niech to ludzie nazywają tak, jak chcą. To jest jazz. Łukasz Juśko. Oczywiście, jak najbardziej. Twoje kompozycje ukażą się na albumie, ale też standardy. Tak, będzie większość moich kompozycji, około 8-9, jeszcze zobaczymy. I kilka bonusów, standardów. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Kto bierze udział w nagraniu? W nagraniu bierze oczywiście Bartosz Świątek na kontrabasie. Bartosz. A oprócz Bartosza jeszcze Michał Wróblewski na fortepianie. Dobrze, bardzo dobrze zapowiadający się muzyk jazzowy. Tak, mieliśmy okazję go niedawno usłyszeć na dużym jego koncercie podczas Jazz Jantar. Tak, pamiętam ten koncert. Prawda. No i Sebastian Kuchczyński na perkusji. Jak najbardziej. Jest taka, właściwie można powiedzieć trójmiejsko, no trudno tak powiedzieć, powiem tak. Pozostali panowie, oprócz ciebie Łukaszu, są absolwentami Wydziału Jazzu w Katowicach. Tak. A ty Wydziału Jazzu w Gdańsku. Ty już skończyłeś, czy jeszcze studiujesz? Nie, ostatni rok. Studiujesz u Macieja Sikały. Tak, jest u pana Macieja Sikały. Pamiętam, jak ostatni raz rozmawialiśmy o twojej płycie, to unikaliśmy słowa lider, szef. Nie lubiłeś tego. Czy tak, to się zmieniło? Oczywiście, zmieniło się jak najbardziej. Cała odpowiedzialność teraz spada na mnie. Czy to prawda? To prawda, Łukasz się bardzo stara i zmienił się zdecydowanie od człowieka, który biega w różne miejsca, zazwyczaj w parę miejsc naraz, co mu nie wychodziło na zdrowie, a teraz widać, że stara się. Takie momenty jak nagranie swojej pierwszej płyty sprawiają, że muzyk musi się w pewien sposób zdecydować, ukształtować i zrobić ze sobą porządek, żeby zrozumieć, co tak naprawdę chce robić i jak jego muzyka ma wyglądać. I to jest, dla mnie to jest pasjonujące, bo Łukasz bardzo się zmienia. To jest zawsze fajne zobaczyć człowieka, który bierze wszystko, co ma ze sobą, cały swój kapitał i stara się go pchnąć do przodu. I dlatego ja uważam, że ta płyta na przykład będzie czymś naprawdę wartym usłyszenia, nie tylko dla ludzi z branży i pasjonatów jazzu, ale na przykład jakby porównać poprzednią płytę Łukasza i tą, która się teraz ukaże, można zobaczyć, jak się dany człowiek rozwija. Ja bym proponowała może w związku z tym, żebyśmy, ponieważ nowej płyty jeszcze nie mamy, bo to przecież nasze spotkanie właśnie dotyczy nagrań, które już za chwilę, to posłuchajmy z tej płyty, z którą byłeś u mnie poprzednio, czyli z płyty Sextans. Mówiliśmy o kompozycji Looking to the Sky. Może być? Tak jest, oczywiście. Posłuchajmy. Zapraszam. Łukasz Juśko jest dzisiaj moim gościem w studiu Radia Gdańsk. Oczywiście nie sam, jest z nim także Bartosz Świątek, który na płycie nowej Łukasza Juśko zagra na kontrabasie. Oprócz tego w nagraniu wezmą udział Michał Wróblewski i Sebastian Kuchczyński, a wszystko to zadzieje się w studiu Radia Gdańsk, w studiu nagraniowym. Panowie, tak jak mówiłam wcześniej, spotkaliście się i to taki most pomiędzy, można powiedzieć, absolwentami Wydziału Jazzu w Katowicach i Łukaszem, który jeszcze studiuje już na roku dyplomowym w Gdańsku. Nie mówię o tych studiach po to, żeby to jakoś szczególnie podkreślać, ale chcę zapytać o wasze spotkanie. Jak do niego doszło? Dobre pytanie. Mi się wydaje, że to się wydarzyło przy okazji zmagań jazzowych w Szczecinie, gdzie Bartosz był akurat wtedy w sekcji i grał między innymi z Billy Harperem. Ja wtedy jako bardzo młody adept bardzo rozpalony wręcz do muzyki, gdzieś tam ganiałem z tyłu na zapleczu i tak jakoś to wyszło. Później to był mój nauczyciel w szkole średniej w Szczecinie, na Wydziale Jazzu. Też bardzo ciekawa rzecz. Szkoła muzyczna drugiego stopnia, Wydział Jazzu. I jak już się dostałem na studia muzyczne, to chyba zadzwoniłem do Bartka i powiedziałem, że Bartku, chyba czas się spotkać, coś może razem zrobimy, zagramy. A Bartek na to? Bartek powiedział, że okej. Może być. Spotkaliśmy się jakiegoś tam wieczoru w Akademii Muzycznej w Szczecinie wtedy. Teraz już Akademia Sztuki. Mamy troszeczkę tych akademii, wydziałów. Tak, jest pełno. Edukacyjnie się rozwija. Zagraliśmy kilka dźwięków i chyba od tamtej pory w wielu rzeczach rozumiemy się bez słów. Tak, bo o Łukaszu to ja mogę powiedzieć jedną rzecz na pewno, bo można mówić wiele o różnych ludziach i jest mnóstwo muzyków na świecie świetnych, wybitnych, średnich, kiepskich, ale Łukasz mi zawsze imponował jako człowiek, bo on ma jedną rzecz, którą dużo ludzi nie posiada. On ma wiarę, ale nie tylko, że wiarę w siebie, ale po prostu on wierzy w lepszy świat, w lepszą muzykę, w lepsze jutro, można by powiedzieć. I to jest zawsze coś, co w muzyce słychać. Tak. Jakiekolwiek by człowiek nie grał, dźwięki, ćwierćnuty, wyżej, niżej, bardziej krzywo lub prosto, to zawsze myślę, że to też przez muzykę Billego Harpera jest takie uczulenie na to, co słychać jakby nad dźwiękami, co słychać w przekazie, w powietrzu. I Łukasz zawsze się tym pasjonował i to myślę, że jest nasza wspólna jakaś cecha i to nam zawsze, o to nam chodzi w muzyce, że jak przychodzimy na koncert albo jak gramy koncert, chcemy dobrej atmosfery. Chcemy dobrych wibracji, jak to się mówi. Wyzwalanie dobrej energii. Ja też mogę powiedzieć, choć widywałam Łukasza na różnego rodzaju koncertach u nas w Akademii i też obserwowałam go, to muszę mi Państwo powiedzieć, że naprawdę był widoczny zawsze. Zawsze był widoczny i było widać, że to, co powiedziałeś, Łukaszu, że energia do muzyki ciebie zawsze gdzieś rozpala, oby to trwało całe wieki jeszcze. Tak musi być, po prostu. Ja uważam, że w ogóle muzyka dla mnie jest skutkiem, nie jest tylko i wyłącznie powodem. Tak, muzyka dla mnie nie jest najważniejsza, ale bez niej nie potrafię żyć. Tak, ale jeszcze dochodzi do tego wybór instrumentu, bo przecież instrument stanowi narzędzie tej wypowiedzi i przekazanie tej energii, która płynie później do publiczności. Czy ten saksofon był twoim wyborem takim, wiesz, że wchodzisz w muzykę i najpierw pokochasz muzykę, a potem saksofon, czy odwrotnie? Najpierw pokochałem muzykę, a saksofon jest tylko środkiem do tego. Jest. Saksofon dziś jest przedłużeniem tych moich myśli, tego wszystkiego, interpretacji, dźwięku. Na saksofonie staram się, żeby ta muzyka śpiewała. To jest dziś mój wewnętrzny krzyk, przekaz niewerbalny. Coś, co jest bardzo trudne, ale osiągalne. No i tutaj dochodzimy do ważnego punktu, właściwie już końcowej twojej pewnie wypowiedzi dzisiaj, mojej audycji, ale przecież spotkamy się jeszcze, jak będzie płyta i chciałabym tutaj ten element jednak tajemnicy jakiejś naszym słuchaczom pozostawić. Dochodzę do pytania o tę inspirację, bo przyniosłeś dzisiaj bardzo ciekawy album do studia, tutaj do mojej audycji i powiedziałeś, że tutaj jest jakaś inspiracja właśnie pochodząca z tego albumu. Co to będzie, bo na koniec chcemy Państwu jeszcze podjąć rozmowie puścić nagranie. Tak, jest to znakomity muzyk, uważam. Jest to Christian Scott. Bardzo, bardzo inspiruje się jego podejściem też do dźwięku. Emocjonalnie bardzo podchodzi. I niekiedy bardzo wzbudza słuchaczom ruch jakiś, czyli skrajne emocje. Bardzo też się z tym utożsamiam, bo chciałem, żeby w ogóle słuchacz powinien się utożsamić z muzyką. Tak jak ja jestem jakiś, mnie można albo kochać, albo nienawidzić. Tak samo chcę, żeby można cię lubić też, już. Tak samo chciałem, żeby muzyka była jakaś. Wzbudzała albo łzy, radość, żeby coś się działo. Zostawiała nas obojętnymi. Christian Scott wzbudza we mnie coś. I zanim takiego jeszcze posłuchamy tego wspaniałego artysty, czy już wiesz, jaki będzie tytuł nowej płyty? To wszystko przy premierze. Dobrze, zatem czekamy na premierę. Dziękuję bardzo. Moim gościem dzisiaj był w studiu Radia Gdańsk Łukasz Juśko i Bartosz Świątek. Życzę wam, panowie, żeby wam ta płyta wyszła bardzo pięknie. Dużo dobrej energii, dobrych dźwięków, no i właśnie tych emocji, może czasami nawet skrajnych. Dziękuję. Dziękuję.